1858 roku, 4 lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o niepokalanym poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce świętej Bernadecie Subibour w grocie Masabielskiej w Lourdes. Podczas 18 zjawień w okresie 11 lutego do 16 lipca Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. 11 lutego 1858 roku Bernadetta Subibour wraz z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże starej skały Masabiel na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać pięknej pani z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się. Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice strofowali Bernadette, że rozpowiada plotki. Zakazali jej chodzić do groty, w której miała jej się ukazać Matka Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że dziecko gaśnie na ich oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się najpierw do kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do groty, było już po południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca ponownie ukazała się Matka Boża, Bernadetta, idąc za radą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się, jeśli od szatana, idź precz. Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec. 18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z dwiema znajomymi rodziny. Przekonane, że może to jest jakaś dusza czyśćcowa, poradziły Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie życzenia na kartce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani odpowiedziała: pisanie tego, co ci chcę powiedzieć, jest niepotrzebne. Matka Boża poleciła dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych 15 dni. Wiadomość o tym rozeszła się lotem błyskawicy po całym miasteczku. 21 lutego w niedzielę zjawiło się przy grocie skał Masabielskich kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku Matka Boża zachęcała Bernadetę, aby modliła się za grzeszników. Tego dnia, gdy Bernadeta wychodziła po południu z kościoła z nieszporów, została zatrzymana przez komendanta miejscowej policji i poddana śledztwu. Kiedy następnego dnia dziewczynka udała się do szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją karcić, że wprowadziła tyle zamieszania swoimi przywidzeniami. 23 lutego Matka Boża ponownie zjawiła się i poleciła Bernadecie, aby udała się do miejscowego proboszcza i poprosiła go, aby tu wystawiono ku jej czci kaplicę. Roztropny proboszcz po pilnym przeegzaminowaniu 14-letniej dziewczynki rzekł do Bernadety: mówiłaś mi, że u stóp tej pani w miejscu, gdzie zwykła stawać, jest krzak dzikiej róży. Poproś ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć. Przy najbliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta powtórzyła słowa proboszcza. Pani odpowiedziała uśmiechem, a potem ze smutkiem wypowiedziała słowa: pokuty, pokuty, pokuty. 25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta usłyszała polecenie: a teraz idź do źródła, napij się z niego i obmyj się w nim. Dziewczę skierowało swoje kroki do pobliskiej rzeki, ale usłyszało wtedy głos: nie w tę stronę. Nie mówiłam ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu. Na kolanach Bernadetta podążyła więc ku wskazanemu w pobliżu groty miejscu. Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach śledzącego wszystko uważnie tłumu ukazało się źródło, którego dotąd nie było. Woda biła z niego coraz obficiej i szerokimi strumieniami płynęła do rzeki. Okazało się rychło, że woda tam ma moc leczniczą. Następnego dnia posłał do źródła po wodę swoją córkę niejaki Buriet, kamieniarz, rzeźbiarz nagrobków. Stracił prawe oko przy rozsadzaniu dynamitem bloków kamiennych, także na lewe oko widział coraz słabiej. Po gorącej modlitwie począł przemywać sobie ową wodą oczy. Natychmiast odzyskał wzrok. Cud ten zapoczątkował cały szereg innych, tak dalece, że Lourdes zasłynęło z nich jako pierwsze wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich. 27 lutego Matka Boża ponowiła życzenie, aby na tym miejscu powstała kaplica. 1 marca poleciła Bernadecie, aby modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża wyraziła życzenie, aby do groty urządzano procesję. Zawiadomiony o tym proboszcz odpowiedział, że będzie to mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego biskupa. 4 marca na oczach około 20 tysięcy ludzi został cudownie uleczony przy źródle miejscowy restaurator Maumus. Miał on na wierzchu dłoni wielką narośl. Lekarze orzekli, że jest to złośliwy rak i trzeba rękę amputować.
Kiedy modlił się gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadety, zanurzył rękę w wodzie bijącej ze źródła i wyciągnął ją zupełnie zdrową, bez ropiejącej narośli. Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski nagłego uzdrowienia swojego dziecka, które zanurzyła całe w zimnej wodzie źródła, kiedy lekarze orzekli, że dni dziecka są już policzone. Nastąpiła dłuższa przerwa w objawieniach. Dopiero 25 marca, w uroczystość zwiastowania, Bernadetta ponownie ujrzała Matkę Bożą. Kiedy zapytała ją o imię, otrzymała odpowiedź: „Jam jest niepokalane poczęcie”. Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4 lata od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi, który budził pewne kontrowersje. Warto zauważyć, że pojęcie to dla wiejskiej dziewczynki nie było ani zrozumiałe, ani nawet jej znane. Po dłuższej przerwie, 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, Matka Boża ponownie objawiła się Bernadecie. Po rozejściu się tłumów, policja, pod pozorem troski o bezpieczeństwo publiczne i konieczności przeprowadzenia badań wody źródła, zamknęła dostęp do źródła i groty. Zabrano także do komisariatu liczne już złożone wota. Jednak Bernadetta uczęszczała tam nadal i klękając opodal modliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej z Szkapleżnej, Matka Boża objawiła się po raz ostatni. 18 stycznia 1862 roku komisja biskupa Starze po wielu badaniach ogłosiła dekret, że można dać wiarę zjawiskom, jakie przydarzyły się w Lourdes. W roku 1864 ksiądz proboszcz Peyramal przystąpił do budowy świątyni. W roku 1875 poświęcił ją uroczyście arcybiskup Paryża Gibert. W uroczystości tej wzięło udział 35 arcybiskupów i biskupów, 3000 kapłanów i 100 tysięcy wiernych. W roku 1891 Leon XIII ustanowił święto objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które święty Pius X w 1907 rozciągnął na cały kościół. Lourdes jest obecnie słynnym miejscem pielgrzymkowym, do którego przybywają tysiące ludzi, by czcić Matkę Bożą jako uzdrowienie chorych. Bernadetta wstąpiła w 1866 roku do klasztoru Notre-Dame-de-Nevers i tam zmarła na gruźlicę w 1879 w wieku 35 lat. Pius XI w roku 1925 uroczyście ją beatyfikował, a w roku 1933 kanonizował.